Już nie dla mnie te beskidzko-bieszczadzkie ścieżki. Tutaj to się czuje jak buszujący w zbożu. Ale może dla starszych panów jest właśnie gravel, a nie taki sztywny hardtail starej daty. Podobno co 7 lat każdy z nas staje się innym człowiekiem i podobnie będzie ze mną i z moim rowerem. Już od 7 lat kręcimy wspólnie, więc najwyższy czas na zmiany. Rafał z tej strony, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj będzie pętla pożegnalna, ale żeby pożegnać się z honorami, zapraszam Was na relację z pięknych Bieszczad. A jeśli jesteście ciekawi, dlaczego rozstaję się z moim rowerem i co dalej z moimi pętlami, zapraszam Was bardzo serdecznie na te relacje. Chwila na borówki. Po lewej stronie borówki polskie. No, po prawej stronie borówki słowackie. Teraz zobaczymy, które lepsze. Polskie lepsze. No i początek wcisnej. Jadę wzdłuż kolejki wąskotorowej. Fragment czerwonego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego. No i teraz zjeżdżam w las. Pierwszy rozstaje dróg tutaj zaraz po podjeździe krótkim z Cisnej. Czerwony szlak idzie w prawo, tam lekko w dół wzdłuż rzeczki, a jest ścieżka edukacyjna, którą możecie podjechać albo podejść na wieżę widokową. Ale właśnie spotkałem tutaj biegacza, który stwierdził, że nie do końca warto się wysilać, bo widoki niezbyt spektakularne. Więc nie podjeżdżam na tą wieżę, tylko jadę dalej czerwonym szlakiem, głównym szlakiem beskidzkim. Tutaj za chwilkę będę miał małą ścieżkę, która odbija na wschód i spróbuję odnaleźć miejsce katastrofy. Miejsce rozbicia śmigłowca w 1991 roku. Tutaj na tablicy doczytałem, że wszyscy członkowie załogi, było ich chyba 10, niestety zginęli. Więc chwilkę tutaj pokontempluję, a później już czerwonym szlakiem, głównym szlakiem beskidzkim ciągle będę już kręcił w stronę Małego Jasła. Wracam na czerwony szlak i będę piął się tutaj w górę. Teraz jeszcze jest do przejechania, ale za chwilę przetnę chyba trasę rowerową, ale nie będę ją podążał, bo ona na Jasło nie prowadzi. Tylko dalej czerwonym szlakiem będę piął się w górę, no ale tam już chyba nie będzie za bardzo jak podjechać, bo będzie ostro, przynajmniej dla mnie, i będę musiał trochę powypychać. Dojechałem do ścieżki rowerowej. Bardzo sympatyczne jest skądinąd, bo nawet chyba gravelem można byłoby tutaj spokojnie kręcić. No ale ja ją nie będę kręcił, bo tak jak mówiłem, ona na Małe Jasło i potem na Jasło mnie nie zaprowadzi. Tylko skręcam tutaj, a właściwie jadę prosto czerwonym szlakiem i teraz czeka mnie troszeczkę wypychania na pewno. Tak jak myślałem, tutaj jazdy już dla mnie nie ma, bo ta droga nie dość, że śliska, bardzo ukorzeniona, to jeszcze oczywiście dość ostro w górę, no i to już jest dla mnie nie do wykręcenia. No i jest to też jeden z powodów, dla których moje rozstanie z rowerem nieuchronnie musi nadejść. No bo jeszcze kilka lat temu taki podjazd raczej udałoby mi się go w większości podjechać. No to niestety z każdym rokiem tych przebytych metrów na rowerze ubywa, a dzisiaj wykręcanie takich ścieżek na
moim hardtailu bez elektrycznego wspomagania. No jak widzicie, kończy się właśnie tak. Przede mną pierwsza góra, Rożki. Potem już będę na małej Asusie udawał. Wreszcie jakiś fragment, który mogę już przejechać bez problemu. Nadal grząsko i mokro, ale bardzo przyjemny chłodek. Teraz będę kierował się na wspomnianą już wcześniej górę Rożki, ale jeszcze Wyżna chyba przede mną po drodze. A potem już z tych Rożków będę wspinał się na najpierw małe jasło, a potem wielkie jasło. No, wdrapałem się, bo ciężko to nazwać podjazdem tutaj na Rożki. Teraz chwilę tutaj odpocznę, bo za chwilę przede mną wprawdzie krótki odcinek po płaskim w stronę kolejnego wzniesienia, już przed małym jasłem, ale na same małe jasło też na pewno będę musiał się wdrapać. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić rowerem. Droga trudna. Bardzo kamienista, ale przynajmniej już nie jest tak pod górę jak przedtem. Zbliżam się tutaj do jakiegoś prześwitu. Chyba już jestem blisko małego jasła. No właśnie. Ale zanim podjadę, muszę tu spojrzeć. Spójrzcie, jaki piękny widok tutaj na Bieszczady i Bukowskie Wyrchy już tam dalej. Na Słowacji, tutaj z ładnej polanki, tuż przed małym jasłem, na które za chwilę będę się wspinał. Przy okazji przypomnę sobie piękne miejsca Ruskiego Sedla, które tam też jest widoczne, które jak może pamiętacie z mojej niedawnej relacji odwiedzałem na gravelu, więc polecam Wam bardzo gorąco ten pętlę tutaj po Bieszczadach i po słowackich Bukowskich Wyrchach. Tuż przed jasłem małym, ładny punkt widokowy, na którym też warto się zatrzymać. Krótki odpoczynek zakończony tutaj na małym jaśle z pięknym widokiem na północną stronę Bieszczad. No i teraz przejeżdżam już koło samego szczytu, a później będę już kręcił na duże jasło. Szczawnik teraz obok mnie, tutaj po prawej stronie, a za chwilę już duże jasło. Końcówka to już przed dużym jasłem trudna, trzeba się wysilić, ale już dojeżdżam i za chwilkę będę się delektował kolejnym pięknym bieszczadzkim widokiem. Na jasło tutaj trzeba troszeczkę odbić od rozstajów dróg,
więc odbijam tu 5 minut dla turysty pieszego. No dla mnie to będzie moment i tam chwileczkę trzeba będzie odpocząć. Oczywiście z pięknymi widokami. Krótki odpoczynek na dużym jaśle, kilku turystów, nawet rowerzystę udało mi się spotkać, który żółtym szlakiem jechał od Cisnej i teraz będzie wracał czerwonym, którym ja wyjeżdżałem, a ja teraz dojeżdżam tutaj do tego rozstaja dróg i na okrąglik czerwonym szlakiem będę miał w dół z pięknym widokiem na Bieszczady i Bukowskie Wyrchy. Ładny, ale krótki zjazd. Teraz odcinek po lesie. Bardzo odprężający. W chłodnym, zalesionym terenie. Więc jedzie się bardzo, bardzo przyjemnie. A potem jeszcze kilka podjazdów mnie czeka. Raczej już będę po grani jechał, więc powinno być nieco lżej. No i już okrąglik przede mną, tutaj było raczej w dół, więc dość szybko z tej przełęczy tam dojechałem na okrągliku. Zobaczymy, ile będzie ludzi. To jest taki bardziej znany szczyt. Zjechałem z okrąglika w tej czerwonym szlakiem i teraz mógłbym skręcić już na Smerek i przez Ferę Czatą skrócić trasę, ale nie będę tego robił, tylko niebiesko-czerwonym szlakiem będę już wzdłuż granicy polsko-słowackiej kręcił na Hrabią Skałę. Polska po mojej lewej stronie, Słowacja po prawej. Kręcę już na Hrabią Skałę. Mam jeszcze trochę czasu, więc mogę go spokojnie wykorzystać. Pogoda jest bardzo fajna, na pewno nie będzie padać. Teraz, jak widzicie, zaszło słońce. Jedyny mały minus to to, że tutaj trochę zarośnięta jest ta droga, ale przy odrobinie ostrożności myślę, że nie będzie problemu. Tam oczywiście jeszcze trochę podjazdów mnie czeka. Przed samą Hrabią Skałą na pewno. Więc jeszcze trochę wysiłku będzie. Ciekawa sprawa tam na okrągliku była, bo są dwa oznaczenia. Jedno polskie, drugie słowackie. Jedno pokazuje inną wysokość, a drugie inną wysokość. Więc nie wiem, któremu wierzyć. Chyba to słowackie pokazuje, że okrągling jest nieco niższy. Ciekawe, bo wydawało mi się, że te pomiary są raczej zunifikowane i nie da się aż tak bardzo pomylić. No, tutaj jest trasa na dobrego fula. Mój hardtail tutaj sobie troszkę gorzej radzi, a ściślej mówiąc, ja sobie na nim trochę gorzej radzę. I to też jest jeden z powodów, dla których musimy się niestety rozstać. Komfort jazdy niestety spada. Zatrzymałem się na chwilkę, bo bardzo ładny widok na Bukowskie Wyrchy, czyli słowackie Bieszczady.
Więc jak widzicie, powód pierwszy mojego rozstania z hardtailem jest bardzo biologiczny i leży wyłącznie po mojej stronie. No niestety lata lecą, sił coraz mniej, a nie coraz więcej, więc te podjazdy leśne stają się coraz bardziej uciążliwe, a chyba zgodzicie się ze mną, że wycieczka, w której połowę drogi pokonuje się wypychając rower, no troszkę traci sens, a może jest to po prostu sygnał, aby zacząć myśleć poważnie o rowerze elektrycznym. No ale na razie taki rower elektryczny, o którym myślę, jest poza moim zasięgiem finansowym, więc na chwilę obecną pozostaje mi tylko gravel, no ale może dla starszych panów jest właśnie gravel, a nie taki sztywny hardtail starej daty. Chwila na borówki. Po lewej stronie borówki polskie, a po prawej stronie borówki słowackie. Teraz zobaczymy, które lepsze. Polskie lepsze. Widok na połoniny tutaj po lewej stronie piękny, a przede mną już płasza. Zdobywam szczyt. Chwileczkę tutaj się zatrzymam, bo na pewno ładny jest widok, a potem już na Hrabią Skałę. Bardzo ładny widok tutaj z płaszy mam na północ i fragment Bieszczad, a od południowej strony na Bukowskie Wyrchy. Teraz przede mną tylko jeszcze jeden słowacki szczyt, a później już tam widać w oddali Hrabią Skałę, na którą będę musiał na końcu podjechać i to będzie już przedostatni punkt mojej dzisiejszej wycieczki. Tam na pewno chwilkę odpocznę, a potem już przez Paportną będę zjeżdżał do Wetliny. Zjeżdżam już z płaszy teraz w stronę Durkowca, takiego pośredniego szczytu, a na razie mam piękny widok tutaj i na Połoniny po naszej polskiej stronie i na Bukowskie Wyrchy tutaj po stronie słowackiej. No w ogóle nie widać tutaj tej drogi. To jest bardzo niebezpieczne, bo nie wiem, czy przypadkiem tutaj jakiegoś kamienia nie natrafię, więc muszę zjeżdżać powoli. Zbliżam się już do Hrabiej Skały. Tam spróbuję podać wam drugi powód, dla którego rozstaję się z moim hardtailem. No i Hrabia Skała przede mną. Jak widzicie, będzie się na co wspinać. Tutaj to się czuje jak buszujący w zbożu, a nie jak turysta na bieszczadzkich ścieżkach. Kompletnie pozarastana ta droga. Musicie tutaj przyjechać i troszkę przetrzeć te szlaki, bo całkiem zarosną i nawet piesi turyści nie będą mogli tędy przechodzić. Przełęcz pod Durkowcem zaliczona. Tam Durkowiec za mną, będę musiał się na niego wdrapać. Zapewne częściowo na rowerze, częściowo znów pieszo. A zaraz za Durkowcem już Hrabia Skała i tam dłuższy odpoczynek trzeba będzie zrobić. Końcówka na ten Durkowiec niestety do wypchania stromo i bardzo zarośnięte. Znów piękny widok z Durkowca na Bukowskie Wyrchy i na Bieszczady, więc pomimo tego, że droga nie była najlepsza, bo bardzo źle się szło, nie mówiąc już o jechaniu, no bo bardzo zarośnięta ta ścieżka,
ale jednak warto było, no bo te widoki piękne. A ja teraz z Durkowca będę 20 minut mam w ruchu turystycznym pieszym na Rabią Skałę i tam będę odbijał już na Paportną i żółtym szlakiem wracał do Wetliny. Jest Rabia Skała. Pół godziny przerwy. Tutaj na Rabiej Skale kończył się już Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, gdzie można było jeszcze rowerem pokręcić. A później już za Rabią Skałą zaczynał się Mieszczacki Park Narodowy i tam, jak wiadomo, wstępu rowery nie mają. Dojechałem na Paportną, 1198 metrów, czyli 1200 w zasadzie. Teraz jeszcze tylko Jawornik przede mną. Piękny widok na polską stronę Bieszczad. Widać także małe i duże Jasło, czyli miejsca, które dzisiaj odwiedzałem. Obiecałem wam także drugi powód mojego rozstania z hardtailem. I drugi powód jest bardzo techniczny. Otóż mój rower po prostu się zestarzał. To jest Cube Attention SL z rocznik 2017. Kupiony za, uwaga, 3,5 tysiąca złotych, więc kwota, jak możecie się domyślić, niezbyt powalająca. Dzisiaj za takie pieniądze raczej roweru dobrego kupić się nie za bardzo da. Ja oczywiście poczyniłem w tym modelu pewne modyfikacje przez te wszystkie lata, kiedy na nim kręciłem. Począwszy od napędu, tutaj był napęd Shimano Deore 3x10, ja go wymieniłem na najprostszy sremowski napęd NX. I bardzo sobie go cenię, 1x12, dość ciężki, rower troszkę nabrał kilogramów, wprawdzie odeszła mi przednia przerzutka, ale sam napęd jest dość ciężki, ale jest bardzo dobry, bardzo masywny, nigdy mnie nie zawiódł. Oczywiście wymieniłem również hamulce, no bo hamulce to podstawa, ja zainwestowałem w te lepsze, tutaj mam Shimano XT-ki i również tarcze XT, no ale te tarcze już są do wymiany, ten napęd, o którym mówiłem przed chwilą, też wymaga już wymiany tych wszystkich zębatek z tyłu, więc to są koszty, które musiałbym ponieść, żeby ten rower nadal mi bezpiecznie służył, a tak jak mówiłem w punkcie pierwszym, który determinuje moje rozstanie z tym rowerem, no nie bardzo widzę sens inwestowania większych pieniędzy w ten właśnie model, także najprawdopodobniej przejdzie na mojego młodszego syna, który już sobie ostrzy na niego zęby i będzie pewnie śmigał po jakichś lasach tutaj w okolicach Tarnowa, a mnie pozostanie zbieranie funduszy na rower elektryczny z dobrą amortyzacją i wtedy może za kilka sezonów wrócę na górskie ścieżki. No i jestem przy Jaworniku, 1021 metrów nad poziomem morza. Miałem się udać żółtym szlakiem do Wetliny, bo on jest troszeczkę łagodniejszy, wprawdzie trochę dłuższy, ale chyba udam się tym zielonym, który mi tutaj pokazuje 45 minut w ruchu pieszym. On tam jest troszeczkę bardziej stromy, ale i tak wolę nim się udać, ponieważ po drodze mam stację benzynową potem na asfalcie, a muszę się zaopatrzyć w płyny, bo już mi się kończą. Więc nie jadę tak jak planowałem żółtym szlakiem, tylko skręcam na wschód i jadę zielonym szlakiem do Wetliny.
Wracam już asfaltem przez Przysłup i Dołżyce do Cisnej. Jeszcze jakieś 10 km przede mną, ale jedzie się bardzo przyjemnie, jest lekko w dół. Słońce tylko troszkę przeszkadza, ale powoli już domykam moją dzisiejszą pętlę, więc żegnam się z moim hardtailem, ale nie żegnam się z kręceniem w ogóle. Pozostaje gravel, a jak widzieliście na ostatnim filmie z Trubacza, gravel też daje radę na trudniejszych beskidzkich ścieżkach, a może nie aż tak trudnych jak te dzisiaj, ale też śmiało gravelem w trudniejszy teren można wjechać. I takie właśnie będą moje kolejne pętle, czyli gravelowe kręcenie na maksa. A na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Was z Bieszczad. Bardzo, bardzo ciepło. Kręćcie dużo i bezpiecznie. Nie zapomnijcie o komentarzach i kciukach w górę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!